Siemaneczko, jestem PPDM Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj lecimy sobie ze znajomymi swoją łubiną, jak można powiedzieć. Czyli z kolei po prostu lecimy. Powiem szczerze, soja naprawdę jest oddaje. W tym sezonie. Pierwszym sezonie w zasadzie. Oddaję, bo mamy już z dwóch kawałków, mamy prawie jedną przyczepę za spanu. Z tego małego pola, które mieliśmy kupione, teraz tydzień żaby, naprawdę objechałem czwarty przejazd i to naprawdę oddaję quest. Więc co, lecimy. Jak widzicie, na koncie 17900. Jest to spowodowane tym, że sprzedałem owiec. W ilości 7980 litrów bodajże, bo ta cała przyczepa niemiecka była chłopca i 400 kilo miałem właśnie do oddania za zboże, które pożyczałem jeszcze znajomemu, a tyle miałem jeszcze zbiorniku. Ma nie fenomen w tym roku, ale że tak to się udało, że tak to sypnęło właśnie te zboże w tym sezonie i jesteśmy na czysto, mamy 17900. Plan jest taki, że dzisiaj spłacamy kredyt z kombajnu, który zaciągnęliśmy, takie były właśnie założenia, a soi to zarobimy, zobaczymy czy to wypali, też oczywiście, bo już maszyny raczej nie będziemy kupywać. Sezon maszynowy chyba raczej się skończył, w tym momencie musimy kupić żarowisko i dokupić trochę hektarów. To proszę państwa, i dobrze, jeśli zrobimy, to kupimy pole. Jeśli zrobimy dość w miarę osądne pieniądze z soi. A widząc, że jest po 2000, a lekko ponad 2000, no to powiem szczerze, że już powinniśmy zrobić 14 15 tysięcy już na tej przyczepie, to usiadłem teraz. No jeszcze końca nie ma. Mam nadzieję tylko, żeby się zmieściło to z jednej strony. Z jednej strony człowiek by nie chciał, a z drugiej strony by chciał, żeby się zmieściło to na te przyczepy. No ale jeśli będzie więcej, no to ja się nie pogniewam. Bo będziemy mieli zaraz sprzedane i ogarnięte wszystko. I będziemy myśleć. Pod tym kątem, jak to tam ogarnąć. Mam nadzieję, że jeszcze zdąży mi się dzisiaj właśnie na odcinku dać. Uda sprzedać. Mam trochę daleko. Daleko nie daleko. Będziemy tam, gdzie sprzedawaliśmy w tamtym sezonie zboże, czyli do chlewni. Będziemy do chlewni. Gospodarz właśnie nam prosił, żeby podziewać. No hodowca, a to się mówi obszarowiec hodowlany. Brakuje mu zboża, więc taką swoje alałubinówkę właśnie chcę sobie kupić. A takie pieniądze mi pasuje, bo mam bliżej. Bo na drobiarza, no drobiarza można powiedzieć, mam quest daleko, 60 koni daleko. Case'a nie chciałem spinać, bo mówię, powiedzmy tylko tym case'em jeżdżę, bez sensu nie mam, mówię, no 60 też mam, przecież w końcu trzeba ją przepalać. Więc 60, tylko musiałem ten mankament, musiałem ją odpiąć od przyczepy, ponieważ patrzcie mi, powiedzmy, nie wiem, wiruje to przyczepa. Jest tą 60, że poprzek stawia to widzę szczepy, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tam było na odcinku, żeby się zawinął szczepy. Ogólnie się miała być akcja, że tego uchwydza, bo gość jest dogadany, sieczkania, ale z braku, znaczy nie z braku, po prostu pojechał gościu wczoraj na zarobek, wiadomo, na usługę, to nie ma co się dziwić i psuła mi się po prostu, nie ma co się dziwić. Takie rzeczy się zdarzają, ja dużo tego nie mam, tam pół pola pewnie tego nie kupuję, pewnie zbiorę na kieszonkę, więcej pewnie raczej nie mam taki zamiar, bo chyba, że mi taką kupuję całą teraz walną, to nie wiem, czy bym teraz miał sens później robić w ogóle się na kieszonki jeszcze, czy to na kieszonkę, więc będziemy tak robić, że robimy wszystko na kieszonkę, chyba że ewentualnie też możecie mi napisać w komentarzu. Bo mam taki namysł, to wychodzi w poniedziałek,
Możecie mnie napisać. Od poniedziałku raczej będę miał akcje, jakieś tam siewy, nie siewy, naprawki i tak dalej. Więc do poniedziałku, w poniedziałek do wtorku możecie mi napisać. Czy mam robić wszystko w kiszonkę, czy mam jeszcze robić ziarnówkę, jak powiedzę. Bo nie wiem, czy mi za dużo, bo hektar 20 to chyba za dużo by powiedzę było na kiszonkę, mi się zdaje, żeby to zrobić od razu. Aż byśmy może zrezygnowali, że ta kiszonka, nie wiem, to jest, musicie mi napisać dokładnie w komentarzu, takie coś byście widzieli u mnie. Widzę, że po drugie trochę też chyba spartoliłem roboty, bo widzę, że to, no dużo tego pola już nie ma do cięcia. A jest dopiero 6 minuta odcinka. Jakoś wolno leci dzisiaj, z jednej strony bardzo dobrze, ale z drugiej strony troszeczkę słabo. Zawsze tak było, że jakoś tak szybko to leciało, a teraz jakoś tak chyba, no ale na pewno 20 minut odcinka będzie, tak mi się zdaje. Nie, to będzie 7900? O, 7960 było. Powiem szczerze, że jeszcze będzie lipa, bo się jednak nie zmieści na przyczepy. No, ogólnie to był potencjał 8 ton. I tam było 2300 wskazane. Więc no, ponad 10 ton. Jeśli będzie, to naprawdę będzie zajebisty, będzie zajebisty zarobek. Z tego. Nie ma tragedii, proszę Państwa, nie ma tragedii. Pod tym względem ja się bardzo cieszę. Soja na razie fajnie oddaje. No i powiem szczerze. Soja pewnie będzie po kukurydzy. Raczej nie będzie miał mieć więcej dokładu roboty. Bo nie uda mi się pewnie nic zrobić na wiosnę innego. Chyba, że o jest? Nie. Będziemy kukurydzy siać. Soję. Na gospodarstwie i oczywiście zboża na to, żeby mieć po prostu sumę na ścielenie i na TMR, tak? Gospodarstwo przede wszystkim ustawione na hodowlę. Właśnie. Bo powiem wam szczerze, że te byki też dość dobrze teraz rokują, widzę pod tym względem, bo już mam dość dobre pieniążki na to mogę zrobić. Może nawet gościu do mnie dzwonić, że chcę takie odsadki, nie duże. I daje dobre pieniądze, ale mnie kuźwa. Teraz sprzedam te odsadki, trochę będzie lipa. Robimy tak, żeby jednak faktycznie sprzedajemy to po cenie takiej maksymalnej i po maksymalnie 24 miesiącach, czyli 2 latach. Taki jest zamysł. Teraz mam chyba 5-miesięczne byki. I cena jest naprawdę dość atrakcyjna. Bo patrzyłem, to chyba bodajże jest po 3000 chyba już byki. Będziemy, bo to chyba działa nie chcę pograć. A byki są po 2296. Byki 5-miesięczne. Byki 12-miesięczne teraz, powiedzmy z HR-ów. Bosińsko-Fryzyjskie, mamy 1920. I tuki mamy takiego byczka już 2900, 19-miesięcznego, więc będziemy mogli już go powoli przygotowywać na sprzedaż, bo pewnie będę chciał go pewnie sprzedać w listopadzie. Właśnie przed przewinięciem do wiosny. Taki będzie zamysł. A wiecie, na wiosnę będziemy następnie ustawiać taką oboję właśnie. Znaczy oboje, no takie zadaszenie właśnie, które mamy też aktualnie właśnie do naszych byków, czyli będziemy mieli takie dwie partie duże mieli, znaczy jedną dużą partię w roku, takie dwa zadaszenia na byki i po 30 sztuk na strzała, więc to jest naprawdę dość, no mi się zdaje dobrze będzie zorganizowany przeze mnie. No wiadomo, że te byki teraz troszkę są, mam po 300 były postawie, ja sprzedaję, kupuję po 600. A to i tak jest plus na to, żeby się dobrze rozwinąć na tym.
trochę realności zawiłać, zawziąć, chociaż pod tym względem, pod tym podoblanym. Bo dobra, no sera mleka to coś innego jest i ilość mleka też mam cenę mleka troszeczkę, ale nie podkręconą. Też mam takie w miarę wygodnie, bo teraz popisałem, znaczy inaczej, z tej produkcji mojego mleka, ilości mojego mleka, mam troszeczkę lepszą cenę teraz przy zawiciela, bo złoty 70 mam za litr, więc teraz na pewno przy dużej ilości, no to się już troszeczkę opłaca po prostu, tak, mi hodować, tak, jeszcze zwiększyć hodowlę właśnie krów mlecznych, co będzie właśnie też wyznacznikiem prawdopodobnie w następnym sezonie pod tym względem, żeby ktoś poganiał właśnie z jakimś nowym budynkiem gospodarczym hodowlanym. Czyli wiecie, no po prostu tą szopę postawić i mieć to z głowy i po prostu ogarnąć, tak? To wszystko. Więc no, będzie ciekawie. Wydaje mi się, że będzie dość dobrze zorganizowane to przeze mnie przed tym realnie. Tak. Znaczy bynajmniej staram się realnie robić, a to tak wychodzi, to tak wiecie, no kwestia sporna w zależności od was. Bo widzę, że troszeczkę teraz jest... Może się trochę uczepię? Znaczy uczepię. Czy mogę nic tam nie uczepić. Ale patrzę, że też trochę ogląda mnie spadła. Ale też podejrzewam, że to jest przez to, że wiadomo jest sezon. W sezonie no, nie każdy będzie siedzieć przed kompem i ogarniał wszystko. Ja mam na razie na ten moment wszystko ogarnięte, mam przygotowane podłąkę do zasiewu. Sobie już wolną aktywną sobie zjeździłem, talerzówką wolną aktywną, bo będę przesiewał właśnie łąkę. Mogłoby tamtym roku to wypaliło. No i teraz muszę sobie po prostu tą trawę przesiać. Elegancko. Dobra. Do następnego to odcinka. Powiem szczerze, że myślę, że troszeczkę dłużej wyjdzie. Mnie to takie dłuższe. Po prostu to inaczej rozgadną, że pewnie całe te żniwa zrobił w jednym pewnym odcinku. A to nic, nie będziemy taki gorszy odcinek mieli, bo jeszcze muszę ponagrywać Farmers Life, bo chcę piątek być wolny. Będę tak zapytać niedzielę, chcę mieć wolną. Nagrywania chyba pierwszy raz ogólnie pod tym względem. I dla mnie i może na plus. Sobie tylko zjedziemy kombajnem i będzie elegancko. Oj, ile nam tego da? Znaczy chyba tych nie będziemy mieli w sumie. Nie będziemy mieli tych. Elegancko. Chyba zjeżdżam. O Jezu, nie to. Zamykamy. I zjeżdżamy. Bez mąkę swoją to mogę jeździć. Powiedz sami, że będziesz blisko domu, pójdziemy sobie sprzedać. Ogólnie też mam zamiar taki, żeby sprzedać już teraz te stare moje maszynki, które nie używam. Po prostu te mi zalegają, można powiedzieć. Czyli typu kosiarka, zgawiarka, chyba przy trząsawki nie sprzedałem jeszcze. Starej, tylko pająka. O kurwa. Czeka mi się wyjebała tutaj. O, są takie plusy i minusy takiego szybkiego nagrywania. Niestety. I zanagrodzimy. Patrzcie, ile mam obornika od byków. Tu jest granica 70 tysięcy litrów. Obornika. Od byków, bo musiałem tylko podrzucać. Bo tak miałem, no, zamknąłem. I patrzcie, teraz jakbym chciał zobaczyć, mamy chyba ten. Teraz sprzedać, to mam 67 tysięcy, tak. Od sprzedane mamy zarobek, bo patrzcie, kupujemy samica. Nie, siedla po 300 jest. Samica jest po 600, nie wiem czemu. A i ta będę chciał ogólnie to razy 3 policzyć, znaczy przepraszam, razy 2. Żeby trochę te realności były. Nie wiem czemu samica ogólnie jest tańszy niż samica, no ale... Dziwnie to jest zrobione przez farminga, ale nic za to czego nie poradzi.
Dobra, lecimy powoli. Teraz sobie dalej na wozim, żeby w październiku ogarnąć sobie kolejny pokos. Czwarty już. Czwarty pokos będzie. Ogólnie. Oj. Idę podjeżdżam. Ciekawe, czy ogólnie 60 da radę. Film 300. Dobra, odpalamy światła. No i teraz pytanie, czy wyrywa z jedynki, czy z dwójki od razu? Tam. No, wyrywała i na raz. Czwórka powoli się rozpędza. I piątka. Nie, idzie. Przesiąka to jednak jest bestia. Lecimy dalej koniami. Nam musimy pojechać. No i co? Weźmiemy. No idziemy, zobaczymy więcej, ile mamy pieniędzy. Możemy się uda w tym momencie spłacić większość kredytów, bo jeszcze mam chyba około 90 tysięcy kredytu. Co by mnie trochę bardziej, można powiedzieć, wzmocniło, bym to spłacił. A tu widzę, że 20 parę tysięcy będziemy mieli, więc może 40 tysięcy będziemy mieli na koncie w sumie. Nie byłoby tak, Eddie. Nie byłoby tak, Eddie, proszę Państwa. Musimy też ogólnie ogarnąć sobie silosy. Kupić sobie silosy gdzieś jakieś. Popatrzeć na następne żniwa. Kupić jakieś silosy prawdopodobnie, bo nie za dwa sezony, Bo tak naprawdę pomagazynowałem tego zboża, a nie wiem gdzie. Szczerze mówiąc. To jest ta halipa. Pod tym względem. No ale wiadomo, no gospodarstwo się rozwija, no, nie każde gospodarstwo musi mieć silosy. I wszystkiego. Tak jak w realu też nie mam silosów. Tylko że w sumie to mało zboża sieje, bardziej kwydzę i łąki mam. Niż... Czekaj, to było tu. Tak, tu się wjeżdżało, dobra. Ja się teraz wykręcę. Kurwa na styk. Na styk, proszę Państwa. Ale jeszcze ją nie jeździć. Jest nie tak źle. Opływa, to będzie pewnie gorzej z wyjazdem. Dobra, musimy tak zrobić. Plop, plop, plop. No i tak, musimy sobie odpalić rzut lewa, prawa. Lewa, prawa. I leci, pieniążki będą leciały. Wtedy jest 2000. To powiem szczerze, nie są tak złe pieniądze. No, takie za pieniądze. Są bardzo dobre pieniądze, tak? Chyba zjeżdżamy. Gospodarstwo. No już takimi pieniędzmi można trochę, poszaleć. Tak naprawdę mówiąc, chyba już miał większość kredytów chyba spłacone. Tego głównego. Ale chyba, że spłacimy na razie tylko ten z kombajnu. Przede wszystkim. Chyba zostało 17 tysięcy, jak się nie mylę. Więc to by już tak było luksus. Więc naprawdę, zaciągnąłem szybko kredyt, szybko go spłacę. Nie ma tragedii. Ja chciałem go światło odpalone? Mam. Więc to jest tak źle. Moim zdaniem, dobrze tu plątam. Mimo wszystko. Wiadomo, że jeszcze pracuję. Ale myślę, że też się skończy to wszystko, jak się dobrze rozwinie gospodarstwo. Pod względem hodowli. I produkcji mleka, tak? Bo to mleko też swoje wiadomo plusy ma, tak? Bo obawiam teraz na szopę na 50 sztuk dojnych, no to też bym już miał naprawdę fajne pieniążki z tego. Podejrzewam, że też będę właśnie planował to zrealizować. Wiadomo, nie za swoje pieniądze, bo to jeszcze musiało być jedno zero właśnie z tyłu, żeby taka dość wydać, bo tam 400 tysięcy podejrzewam. Gdzieś 300-400 tysięcy trzeba będzie liczyć na to, żeby postawić. Dlatego też liczę spłacić kredyty do
Dopiero wezmę sobie kredyt. Oszukuj mi się, kredyt dopiero wezmę na nową uborę. Jeśli spłacę cały kredyt i jeszcze dokupię z 2-3 pola, ponieważ w międzyczasie teraz trochę będę kupował. Ale jeśli będę miał gdzieś możliwość, jeszcze będę wtedy dokupywał po 2-3 pola więcej kupię. I wtedy będę mógł spokojnie sobie z głową, spokojną głową wziąć tak, żeby zwiększyć hodowlę tak typowo i mieć już laleczkę. Gasimy. No i tak. Pierwsze primo, co robimy. Idziemy. Poczekajcie, prawda? Patrzę. Tak, co to jest? 89 tysięcy. Ale. Spłacamy ten kredyt. Mamy spłacony kredyt. Całkowicie zostaje nam tylko jeszcze główny kredyt. No i mamy już w miarę to dobrze zorganizowane. Ale co dzisiaj wpadło mi w ucho, moje ślipy oko, działa, które właśnie planowałem ją kupić. Czyli jak widzicie, działka 28-arowa, maksymalna powierzchnia użytkowa 23 arów, przepraszam. I to jest koszt, już wam mówię, proszę państwa, 16 tysięcy. 16 tysięcy i właśnie zakupujemy te pole. Jest już to w naszym posiadaniu. I co będziemy tu siać? Będziemy... No trochę to będzie zabawy, bo będę trochę chciał kombinować. Pewnie zniweluję już niedługo tą łąkę. I pewnie będziemy tak robić, żeby po prostu tutaj ewentualnie w przyszłym sezonie tutaj łąkę zrobić. A tu zrobić pole. To pole łączące z tym, jeśli się uda, oczywiście jeszcze z tym i z tym. I wtedy będziemy mieli takie fajne pole. No dobra, się dopasowałby. Pole kosztuje dość sporo pieniążków. 77 tysięcy. Ale tak i tak źle jest. Czyli mamy jeszcze 8 tysięcy. Więc możemy sobie tu kombinować. Pod tym względem. Ale już mamy hektary, już mamy więcej hektarów. Ja już się bardzo tego cieszę. Wiadomo, muszę wykupić dzierżawę, ale dzierżawa jeszcze jest na jeden sezon, się okazało. Mimo wszystko dogadałem się z gościem. Mamy na jeden sezon jeszcze przedłużoną dzierżawę, czyli maksymalnie na przyszły rok do końca grudnia musimy wykupić tą dzierżawę. Ta dzierżawa, myślę, że jeśli teraz dokupimy kolejne pole, wiadomo, dokupimy, nawet wynadzierżawimy, tak? Bo tutaj mamy dzierżawione. I tak dalej, tu będzie wapno, teraz będzie odrzucone, bo tu będzie pszenica. Trochę będzie ambitnie. Tylko, że będzie pszenica wiosenna. Tak, mam taki zamiar, bo pszenica wiosenna by była mniej więcej tak w tym samym terminie, co jest rozbiór i tak. Co właśnie jest pszenica. Ozima, tak? Czy nawet jęczmień o zimie, zobaczymy jak to wyjdzie finalnie, no ale lipiec, sierpień to i tak jest termin zajebisty, bo później będzie tu rzepak. Już tu rzepak widzę na pewno. Więc to, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, wstawcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie i trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.